Cześć tu! Oluś i tatuś, siemanko dzisiaj. Niezłe, super, zinksianko, evolution-sianko. Evolution-sianko, czyli otwieramy dzisiaj 12 super jet do kolekcji. Tak naprawdę, jak wiecie, jak zawsze jest 6, tylko no. Drugie 6 jest w odwrotnych kolorach. Ale co najważniejsze, możemy tu trafić złoty pojazd. Możemy trafić ultra rzadką figurkę. I co jeszcze jest bardzo ważne, że musicie zostawić subskrypcję i dzwoneczek. On już udaje, że go to nie interesuje. Dobra, taki żarcik. Mniej gadania, odcinek dzięki... A poczekaj, odcinek dzięki komu jest, Olusiu? Bestoys, tak, i nie mają... Poczekaj, dobrze, zaraz rozejrzysz, tylko powiem jedną rzecz. Nie ma jeszcze tego dostępnego w Bestoys, musicie do nich zaglądać na stronę, linki w opisie. Co tydzień może. No, co tydzień może nie, ale zaglądajcie, kiedy się będzie pojawiało. Reszta serii Super Zinksów są u nich na miejscu. Pamiętajcie tylko o tych łapeczkach. I pamiętajcie, że już niedługo wyjdzie strona Bestoys. A, niedługo będzie strona Bestoys, już taka oficjalny sklep. A nie, nie trzeba będzie Allegro. Przez Allegro, tak jest. No dobra, Olusiu, bo to za długo nie, trwa. Już, naprawdę już. Olek, dawaj. A z tej strony ja odkleję, dobra? Ja chcę rozerwać. No ale to po co chcesz rozerwać, jak to jest i odklejasz? To nie trzeba było odklejać, jak chciałeś rozerwać, wiesz? Prawda. Dobra, naprawdę. Okej, to wyciągamy. To jednak nie rozerwiemy. To jednak nie ładnie zrobimy tak jak w sklepie, poczekaj. Czy tu będzie? A tu widać jakie są? Nie, chyba nie, mam nadzieję, że nie. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy tak jak w sklepie. Poczekaj. O nie, popsuli. Zobaczcie teraz. Chyba. Niestety. Widać jakie pojazdy, chociaż nie, znaczy nie wiesz jeszcze jaki kolor, jakie pojazdy są w danym pudełeczku. Ale popsuli, czy nie ma, ale jeszcze wiesz, może zawsze trafić złotego, czyli nie też ma. Nie wiesz wszystkiego, bo nie wiesz czy to będzie złoty i nie wiesz w którym kolorze, tak? Zobaczcie, poczekaj, tylko jedną rzecz pokażę, to pokażę na innym. Zobaczcie, tutaj mamy... Możemy trafić tego złotego. Co one fajne, że są pojazdami, które jeżdżą i coś się robi i można, wyglądają jak pojazdy do latania. Zaraz wszystko wam pokażemy. Pierwsze. Czekaj, muszę sprawdzić. Jak się nazywa? Tak, którym są mamy? Teraz te. Dobra, którym jak poczekaj, co wy. To jest w środku. Mamy super miodzik. Pokaż miodzika, bo jeszcze miodzika nie mieliśmy z tej serii, co prawda że nie świecący. A, jeden minus albo to się patrz. Tak, wszystko. Posłuchaj mnie. Jeden minus lub nie minus, że te pojazdy się nie świecą. Dobra, to otwieraj następnego. Ja będę tego składał. O, kolejny nowy. Klocek. Klocek, to pokaż widzom. Czekaj, przesunę. Klocek. O, ale fajny. Zobaczcie, ma tutaj jak u klocka. I też jak u klocka troszkę takie małe klocuszki Lego. Dobra, najpierw musimy złożyć to w części. Mamy teraz, zobaczcie, to już bardziej skomplikowane instrukcje obsługi. Nic nie wkładaj, kochanie, czytaj instrukcje i nie przekręcaj na pewno. Ja lubię instrukcje. A, bo trzeba czytać. To ty będziesz składał? Ale to ja nie nadążam. Nie, 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 poczekaj, to ty składaj jednego, a ja będę składał drugiego. Instrukcje. No to bez instrukcji złóż, zobaczymy, czy dobrze złożysz. Tylko nic nie przekręcaj na siłę, tak, synku? No dobra, dziękuję. No i jesteśmy już złożonymi pojazdami. Olek, prezentuj pierwszy. Tu był kto? Oczywiście, tu był miodek. Tu był miodek. Oczywiście można posadzić Kazum Kida, a czekaj, można... Nie, tutaj był, a tutaj był. Dobra. I teraz zobaczcie, co jest najlepsze. Poczekaj, pokaż najpierw na tym, zamontuj. I Olek pokazuje, zobaczcie, no jest jeżdżący albo śligający się. I uwaga, podnieś go troszeczkę. I nagle odrzutowiec, zobaczcie, płomienie i leci, a składamy ręcznie jeszcze raz, bo Olek niepotrzebnie nie podniósł. Oluś, patrz, trzeba lekko podnieść
i on odlatuje. A uwaga, teraz Olek, ten jest schodzący i czy też latający i uwaga, i jest odrzutowy, ekspresowy i błyskawiczny. Lecimy dalej, Olusiu, otwieraj kolejnego, czy nam się uda trafić ultra rzadkiego albo złotego, którego wybierasz? A, jak się ten nazywa? Już wam mówię. Mamy tak, to jest Multimotor, to jest Multimotor, a ten, mili państwo, to jest Super Stomper. No Stomper, no tak, odchodzenia. O, fajne. O, mamy kolejnego nowego Finksiora. Oluś, pokaż. Ale fajny, patrz, tu ma nogi takie jakby. No to jest prysznic chyba. No prysznic. O, ale fajnie, z wody, jest zrobiony dwa w jednym, wodoprysznic, bo on jest zrobiony i no po jest, części jest z wody. Prysznic z wody. No tak, ale zazwyczaj nie było łączenia jakby żywiołów, bo tu jest metal i woda, no żywioł to jest woda, chodzi mi o to. To mamy żywioł. Taki, ale czaderski. Woda to żywioł. Metal to żywioł. Nie, metal nie żywioł. Powiedziałeś metal. O Jezus Maria, syneczku, z ciebie mnie nie cepiej. Weź następny, otworzymy teraz wszystkie, złożymy je i pokażemy na końcu razem. O, dobra, otwieraj następny, a będziemy składać na końcu, pokażemy je wszystkie, wam zaprezentujemy wszystkie sześć czaderskich jetów. Ten ma koła. Ten też ma koła. Nice. A jakiego masz zwiększone? Pierwsza powtóra, pralka. Mamy ją, pralkę, wysłaliśmy widzowi, pozdrawiamy. A, pozdrawiamy też Olka, który wysłał nam z mamą, fajny. Tak, jak otwierali 13 serię. Super Things, czyli Evolution, tą to teraz my. Bardzo ładnie, dziękujemy wam, super filmik. Czyli mamy praleczkę, a zaraz wam pokażemy wszystkie pojazdy w całości. Olek, chyba że Olek pogubi wszystkie części i wtedy nie będzie, ale uwaga, marchewka, kolejna powtóra z Finksiorów. Ona świeci oczywiście, dzisiaj już nie będziemy pokazywać jak świecą, bo pokazywaliśmy wcześniej i został ostatni. To już powiem tego nazwy na końcu. Rozszarpiemy. Uwaga, rozszarpuj, Olusiu, Ponczusiu. Tutaj. Czekaj, palce muszę włożyć. No dobra, włóż. I uwaga, tak. 3, 2, 4. Tak. Chyba srebrny. Tak, srebrny. Trafi. Nie mieliśmy. Powtórę? Koło tak, mieliśmy? A no tak, mieliśmy koło, ale, powtóra, koło. Ale z nas bambiki. Bambiki. Olek rozerwał. Widzimy się za chwilkę. Montujemy, pokazujemy, prezentujemy wam wszystkie pojazdy. Tu macie, zobaczcie sobie zwinksiory, a my zabieramy się za składanie jetów. A few moments later. I złożyliśmy te pojaździki. Dwa już są zaprezentowane. Olek prezentuje kolejnego, który zwie się. Ten się zwie, moi pilni państwo, King Eagle. Eagle, King Eagle. I uwaga, co on robi? Tylko podnieś go, zanim naciśniesz, Olusiu. Uwaga, uwaga. Podnieś go lekko. Ciach, jest latający. Loko. Czaderski. Ja teraz, nic się nie stało, ja teraz prezentuję pojeździk, który zwie się, mili państwo, a nie King Eagle, to jest ten, co ja mam, a ten, co miał Oluś, to jest, gdzie on jest? Tego tu nie ma. Tego tu nie ma, nie widzę go. A nie jest. Skybike. A, kosmiczny. On się nazywa Skybike? Nie, twój się nazywa Skybike. Kosmiczny, kosmiczny rower, że tak powiem. Ok. Już jest dobrze. Składamy i mamy pojaździk. To jest Skybike. Tutaj mamy King Eagle. O, poczekajcie, bo on się tu coś słabo. Czyli on jest jeżdżący, tylko coś nam się słabo załapuje. Może coś źle złożyliśmy, albo jakaś wadliwa wersja. On wygląda tak jako pojaździk, a jak się rozkłada, naciskamy i jest taki latający, nie startujący. Nie wiem, czy wam pokazywałem, to widać, że jest pralka, bo trzyma majtki. A, no to nawet nie zwróciłem uwagi, pokaż widzą, że trzyma. Majtki trzyma. Okej, okay. Czyli bajka już pokazywaliśmy. Ten. Dobra, teraz nie, to był bajk, to był ten, tak? A teraz jest ten, a to jest, on się nazywa...
To jest taka jako deskorolka, bo ma tak w tą stronę. Dobra, ale szukam, jak on się nazywa. On się nazywa Shadow Bat. I Olek, zaprezentuj. Najpierw jak jeżdżący, czyli tak bokiem, bokiem, bokiem. Ok, i teraz uwaga, skrzydła rozkładamy. I znowu jest latający. Bardzo fajnie to wymyślili. I ostatni pojaździk, który prezentuje się zacnie. Zobaczcie to. On się nazywa Twin Vulcan, czyli podwójny wulkan. Zobaczcie, koła ma jak wulkan. Twin Vulcan. Ale twin to nie jest. Twin podwójnie, no nie wiem. No właśnie, podwójny wulkan, w sensie, że tu ma dwa wulkany. Double to jest podwójny. Ale to, dobra, nieważne. Zobaczcie, koła jak wulkany. Normalnie śmiga i jak naciskamy... Chodzi o to, że Twin Vulcan, tak się mówi. Potocznie, Twin. Okej. Okay. To jak twins, czyli bliźniaki, czyli rozumiesz? A jeszcze nie, tego nie pokazaliśmy. Tego pokazaliśmy na początku, czy nie? Nie, nie pokazywaliśmy go. Tego nie pokazywaliśmy? Nie pokazywaliśmy go. No pokazywaliśmy, to nie, jest ten Skybike. Skybike, ale to pojazd. Skybike, no pokazywaliśmy tak, teraz, jak wróciliśmy po złożeniu. Okej, okay. Prezentacja pierwszy, drugi, Olek, podjeżdżaj, trzeci. Po złożeniu tak wygląda. Czwarty, ten wulkan mi się bardziej podoba, chyba najbardziej. I piąty, ten też jest fajny, tylko nam coś tutaj się nie chce złapać podwójnie. Jak się złapie jedno, to się nie chce złapać drugie. Nie wiem, coś może, chyba jakąś wadliwą wersję mamy tego. Czasem się nam udało. Dobra, nieważne, ale ten też fajnie się prezentuje i jeździ. I ostatni, szósty, wygląda, czyli mamy raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Olek, który ci się najbardziej podoba? Mi najbardziej się podoba miś miód. Miś miód, ale z pojazdów. Miś miód. Z pojazdów, Olek. Ale mi się miś miód. Miś miód, a z pojazdów, który? Czy żaden? Czy żaden ci się nie, pojada, nie podoba pojazd? Czy któryś ci się podoba? O, udało mi się złożyć. Mi się podoba ten Twin Vulcan. Twin Vulcan. Bardzo fajny, mi też się najbardziej podoba. Udało mi się złożyć tak. O, chciałem powiedzieć, że mi się udało i się jednak nie udało. Nie wiem co. Coś tutaj się chyba powykrzywiało w transporcie. Dobra, nieważne, mniejsza z tym. Jest sześć fajny, bardzo fajny pomysł. Super Finksy wymyśliły, że jest coś, się dzieje z tymi pojazdami. No. Że mogą być jakby dwa rodzaje pojazdów w jednym. Nie powiedziałem wam, ile to będzie kosztowało najprawdopodobniej w Polsce. No strzelaj, Olek, jak myślisz, ile? Taki pojazdik z Zinksem. Jeden? Nie, jeden pojazd z Zinksem. Jeden pojazd 15 zł. Brawo! 14,99! Yes, brawo, ty! Czyli nie tak dużo, jest pojaździk, jest figurka, jest zabawa. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Dzięki jeszcze raz Best Toys. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapeczki w górę. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Do następnego. Pa, hej, pa!